Dobrze, niedobrze, niedobrze. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite w Forza Horizon 5. Pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę oraz suba. Dawno nie było odcinka z Fortnite'a, wiem, ale już gramy z trybu Fortnite. O, ale lubię tą furę, płacz! Gdyby ta fura była w eliminatorze, bardzo bym się cieszył. Ej, wiecie co, teraz sobie zagrałem po dłuższej przerwie. Mam wrażenie, że te strefy trochę szybciej się kurczą niż ostatnio jak grałem. Tak wbiłem na mapkę i zaraz BOOM i już następna strefa i BOOM i zaraz znowu następna strefa. Nie wiem, mam takie wrażenie, a wy? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Dobra, wybieramy sobie samochód. O, wiecie co ja bym chciał? Żeby zrobili, że na przykład w tej okolicy złożyłbym się tylko i wyłącznie spawnować, a nie w innej. Wiecie czemu bym tak chciał? Żeby nie trzeba było graczy szukać na całej mapie. W eliminatorze chodzi o to, żeby, wiesz, cały czas się ze sobą ścigać, tak jak było to w Forzie Horizon 4, no nie? Tam też co prawda miałeś do wyboru większą mapę, ale tam całą mapę miałeś do wyboru, żeby się spawnować, ale tam mapa była mniejsza. Tutaj, żeby znaleźć gracza, to naprawdę trzeba kawał drogi przejechać. I generalnie to się zamienia w taki znajdź dropa symulator, prawda? Czekajcie, tu szybko rozejrzę, bo teraz mam taką możliwość, mam mychę na myszce, mogę sobie cyk, cyk, cyk. Już wam to pokazywałem kiedyś, co? Chyba tu zawsze są dropy. O Boże, nie cierpię tego samochodu. Wiecie co jest złe w tym samochodzie? Oczywiście wszystko. Ale najgorsze dla graczy, którzy grają na kierownicy, jest to, że jak dodasz za dużo gazu. Tak, w tym samochodzie można dodać za dużo gazu, wbrew pozorom. Jak dodasz za dużo gazu, to łatwo się go obraca i ciężko go wykontrować, wiesz, nie? Grałem sobie kilka meczyków tak na rozgrzewkę przed odcinkiem i na samym początku poprzedniego meczu jakiś ziomek centenariusz z 10 poziomu dropnął. Jak ja to zobaczyłem, to mi się przypomniały najlepsze odcinki z eliminatora na moim kanale. Kurde! O, i Forda Focusa mamy, elegancko, bierzemy. Jeszcze zajdę na ten dropix tutaj i uciekamy stąd, bo tu się zaraz strefa będzie zmniejszyć. I zobaczymy, jak mapa wygląda. Oj, oj, oj. Bronco R? Nie, nie, nie. Wolę Focusa. Dlatego, że Bronco jest trochę jednak wolniejszy, chociaż lepszy na offroadach. Oho, tu się coś zbliża. Czy uda nam się upolować? Jeszcze jest za daleko, ale już trąbię, żeby się rozgrzać. Muszę sobie zrobić tutaj taki trąbik na środku kierownicy. Fajnie by było. O, no chodź, chodź, mam fajną furę. Taką trochę nie za mocną. Miniacz? O, nie. Quattro Audi. Gdzie on jedzie? Zaczynam przepaść jest chyba, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, ale ucieka. Zaraz się rozbije. Jeden i drugi się rozbije zaraz. Chodź tutaj, chodź. Kurde, patrzcie jaka ucieczka. Co on robi? Czy on ma jakąś taktykę w tym, czy po prostu ucieka? Czy on słaby samochód? Co on robi? Czy on jedzie z górki? Okej, okay, okej, okay, to jest dobra taktyka. Kurde, tutaj ktoś na nas jeszcze jedzie, patrzcie jak ucieka! Dobra, dawaj tego. Super, trzeci poziom, okej. Okay. Może uda mi się wygrać. Powiem wam, że po dłuższej przerwie od eliminatora naprawdę trudno mi jest coś tutaj ugrać dobrego. I co? To drzewo jest niezniszczalne, nie gadaj! I ten golfik pojedzie sobie autostradą i mnie rąbnie. Jak to? Takie cieniutkie drzewo normalnie się takie rozwala! Ej, ogra mnie tym golfem, bo on jedzie autostradą. On ma wolniejszy dużo samochód, a ja będę się tak rozwalał pod drodze, to będzie katastrofa. A tam przede mną jeszcze gruby las. Nie spróbuję, on to dużo lepsze auto. Dawaj, 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 będzie dobrze. Szóstka. Trzymajcie kciuki, żeby to... O kurde, faktycznie na autostradzie! O! Zyskałbym dużo, jakbym zjechał teraz na autostradę. Spróbuję, spróbuję. O kurde. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. O kurde, co jest? Gościu! Jakie to było piękne! O kurde! Nie wierzę, nie wierzę. Ja już mogę kończyć odcinek, to był najlepszy pojedynek na tym odcinku, jestem tego pewny. Lepszego nie będzie. Ariel Nomad, czekaj, muszę sobie padem zrobić. O, shit, pierdicza.
Ariel Nomad jest tylnonapędowy, więc będzie mi ciężko tutaj, ale jedziemy następnego gościa. Czekaj. Tu widzę, że duże koło tych... Ja pierniczę, to będzie trudne go opanować. Mapa, szybko, mapa, strategia. Okej, mamy coś takiego. Tutaj ktoś bardzo szybko jedzie. Może jego byśmy spróbowali tu śmignąć. Nie no, coś szybkiego, mega fest ma. Tu widzę, że jakiś dropik. Jedziemy na skraj strefy. Ten gościu chyba ogarnia. On jedzie też specjalnie na skraj strefy, żeby tam kogoś właśnie w ten sposób śmignąć, jak ja chcę. No dobra, no zobaczmy. Co on robi? Ale będzie ciężko tym Arielem, kurde. On ciśnie. No mógłby się już zacząć, już widzi, że mam słabszy samochód, nie? Jakiś wolniejszy czy coś. O nie! Myślałem, że tutaj przejedzie, no przecież takie wysokie zawieszenie ma. Czemu ludzie się nie chcą ścigać? Tamten uciekał, chociaż miał Audi Quattro. I ten tak samo. Dobra, jedziemy tutaj w ten tłum ludzi, może kogoś znajdziemy. Wiecie co, ja biorę tą Porsche zamiast tego Nomada. Dobra, ktoś tutaj jedzie w moją stronę. Już się na mnie nategował. Dawaj, wyzywaj na pojedynek. O, okej. Jedziemy. Siódmy poziom, o kurde, w tą stronę, na bank. O, niedobrze. Jeszcze, o nie, jak blisko, 1,5 kilometra. Kurde, tamten samochód jest naprawdę dobry, tri-cut. Fest. Ale jedziemy, nie poddajemy się. Jok poszedł, o kurde. Znika z radaru. Ale nic, jadę, rozwalił się, nie gadaj. Dobra, teraz tylko się nie rozwalić i będę miał tri-cuta. Hamujemy, okej. Patrz, jaki niefart gościu miał, jak ja 1000 razy chyba. Przygarnę twoją furkę chętnie. Ależ oczywiście, że tak. To było naprawdę dobre. Dobra, co mamy do wyboru? Cayenne Turbo? Nie no, przecież oczywiste. Trajkatem mogę do końca meczu nawet jechać. Wow. Dobrze jest. Dobra, zawracamy sobie. I co my tutaj możemy zrobić? Kto tu blisko jest? Szkoda, że nie można większej mapy z graczami sobie na niej otworzyć, nie? To byśmy wiedzieli, w którą stronę lepiej jechać, żeby szybciej upolować kogoś. Żeby w ogóle zacząć pojedynek, przecież są emocje w takich pojedynkach, wiesz, ryzykujesz wszystko, nie? Dobra, co my tutaj możemy wykombinować? Ktoś tam widziałem, że stoi, coś on tam robi, ale co i dlaczego, nie wiem. Coś tu się dzieje, zobacz. Jest pod mostem. Rozpędza się, co on tam ma? Proszę cię, nie masz szybszego samochodu, czy masz szybszy? Nie, coś dobrego ma, jedziemy. Rozpędził się, jest cwany. Jest cwany, wie co robi. Ale tak, ja mam samochód, który jest cięższy, więc w razie czego mogę się z nim pospychać, ale zdaje się, że też jest szybszy. Jedziemy, let's go. Dobra, muszę uważać, znaczy oczywiście jedziemy w linii prostej, trzeba uważać na drzewa, tu otwarte pole jest, ale drzewa i tak są, ja mam czasami takiego farta, że mogę na drzewo na otwartym polu trafić, jak samochód podbije czy coś. Dobrze jest, chyba nie będziemy mieli lepszej fury od tej, no nie? Tak mi się coś wydaje. Okej, to było całkiem szybkie i przyjemne, pięknie. Kacpi, jeśli oglądasz, to cię pozdrawiam. Dobra. Bierzemy. To nie jest dużo lepszy samochód od tego. On jest na pewno dużo szybszy. I będziemy kończyć chyba na otwartych przestrzeniach, więc wydaje mi się, że warto się wyposażyć w tę właśnie furkę, a nie inną. Carrera 911, tutaj jest, to nas nie obchodzi. Szukamy następnego ziomalka. Proszę cię. Żeby coś fajnego się... Nie wiem, czy 8 poziom to już jest całkiem fajny, elastyczny pojedynek, nie? 8 graczy zostało do końca. A widzę, że ktoś jedzie od krawędzi strefy. Dobra, jeszcze mamy 30 sekund, no nie? Dobra, tu się ktoś na mnie chyba skusi.
Czekaj, bo chyba zobaczył mój poziom, jednak stwierdził, że nie. Bardzo dobrze. Chyba, że chciał dropa ogarnąć. Aha! Nie, no to jedziemy! Jedziemy! Czekaj, jest tutaj, patrz, co on wziął? Subaru, nie? Ale ryzykuję teraz, bo te Subaru... Nie, no kurde, Subaru nie ma żadnych chyba... Poza pokonywaniem terenu nie ma żadnych plusów w porównaniu do Murcielago, nie? Jedziemy. I boom! Mamy 4 kontra 8. Dwa razy wyższe poziomy. Wyższy poziom, o kurde. Dawaj Murcielago, dawaj! O nie, mogłem tu redukcję zrobić. Patrz, co się dzieje. Dawaj. Okej. Szedłem na obroty, ale teraz trzeba uważać. Co? Aha, no tak, bo już jest koniec tego. Ale wygrałbym. Dobra, patrzmy na mapę. Autostrada, bez dwóch zdań. Tak myślę, ale nie mam pewności, no. To jest moja dobra karta przetargowa w tym momencie, żeby na autostradę dupnąć. Jedziemy szybciutko. Gdzieś tu w to miejsce. Dobra, gaz. 2, 1 i let's go. O kurde, ale dziwnie. Myślałem, że w inną stronę będziemy jechać. 9. poziom tam ktoś miał. Cholera. Dawaj, Murcielago. Jesteśmy na dobrej drodze. Będzie dobrze. I 5. Jest! Weszła 5. Nie zaciął się, super. Pojechali na wprost, okej. Okay. No, tutaj trochę przerąbane. Ja pierdolę. A tu akurat w powietrzu i drzewa wyskakują. 6. 5. Dawaj. Powiem, że nie ma jakiegoś super przyspieszenia ten samochód. Zupełnie nie przystało, jak nie przystało na... O nie, drzewo na środku, kurde. Boże. To nie miało tak być. Ktoś przede mną też strasznie się rozwalił. Gaz. Nie no, już chyba druga pozycja, ale jedziemy do końca. Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Gaz. Cztery same... O! Druga pozycja. Wow, to nieźle zaczęliśmy. O, tym razem sobie przejadę przez wulkan, przez górę pojadę. Lubię się tutaj spawnować w tym miejscu, bo wiecie, to zawsze coś jest do zabrania, nie? Niż ten cholerny Garbi na samym początku. Tu akurat mamy fajny wjazd na ten wulkan. Nie wiem, czy ten samochód sobie z tym poradzi. A może jakiś dropik po drodze będzie? Zobaczymy. Próbujemy pod górę. Trzymajcie kciuki. Myślę, że przy całym szczycie będzie gorzej. Ło, jak już tu jest tak kiepsko, to jest tylko 3. poziom tego samochodu. Nie no, jakoś idzie. Na 2 80 km na godzinę, ale jakoś idzie, no. Teraz co lepsze, Lancer GSR czy Subaru? Piszcie w komentarzach. Gdzie wydaje, że Subaru, ale nie jestem pewny. No dobra, zmieniam, zabieram. O, widzę, że tu przy zjeździe są jeszcze jakieś dropy. Także zjeżdżam sobie powoli na 3. I zobaczymy, co nam się tu trafi. Tutaj zawsze ciężko jest dojechać, nie? Jak się zjeżdża z tego wulkanu? Zwłaszcza jak masz pierwsze białe autko. Strasznie się tam tym jeździ. Jesus. Ale zobaczmy z tym razem. Całkiem nie. 6. poziom, 2 poziomy. No nieźle. 2 poziomy wyżej. To już mnie interesuje. I napęd mamy RWD. Ajajajajajajajaj. Będzie ciężko. Z miejsca nie mogę ruszyć przez chwilę. Widzieliście to? Aj. No i tu widzę, że ktoś jest na tym wulkanie. Aha, bo oni się ścigają we dwóch. Okej. O, i tutaj coś mamy, słuchajcie, to dla mnie będzie mega wyzwanie tym samochodem coś wygrać. Próbowałem zjechać z tego wulkanu, strasznie ciężko, ale tak fest. Naprawdę bardzo trudno, zobaczymy, co my tu mamy, coś wolnego chyba. Mijacz? O, ty, Warszawa, całkiem nieźle. To let's go. Dobra, chyba będzie trzeba wjechać na ten wulkan, co? Tak, jedziemy. Ach,
Kurczę, ale dziwnie. No dobra, musimy przejechać przez ten las. Może być ciężko dla mojego autka, bo mówię, napęd na tył i tymi samochodami z napędem na tył ciężko się tu podjeżdża. Ale nie poddaję się. Okej, jesteśmy chyba na dobrej drodze. Szala zresztą też ma napęd na tył, no nie? Więc chyba nie powinienem się aż tak bać. Pamiętamy lekcję z SnowRunnera. Ja pierdzielę. Żeby nie dociskać gazu do końca. I będzie dobrze, chyba. Nie, Porszawa mnie już wyprzedziła. Ja pierniczę. Jak on tu, a jak on tutaj tak kontruje? To bardzo ciężko, też ma napęd na tył. Powiedzcie mi, jak on tak szybko kontruje? Ja nie nadążyłem za tym samochodem. Ciężko się tu podjeżdżało pod głównią górę. Dajcie znać w komentarzach, jak on to zrobił. Oho, oho. Tutaj coś mamy. Ktoś chyba ma dobrą furę, bo tak na pewniaka jedzie w moją stronę. Zobaczył, że jestem w pobliżu i od razu zawrócił, jak wziął dropa. Coś czuję, że on może mieć dobrą furę. No nic, ja stąd uciekam, bo tu się strefa zmniejsza. Może po drodze jeszcze trafię coś lepszego. To jest drugi poziom Porsche. Ale podoba mi się bardzo, jak ten samochód brzmi. Mega fajnie. Lubię sobie właśnie czasami wziąć w Fordzie taki, o, jakiś taki zwykły samochód, bez tuningu, bez niczego i po prostu pojeździć sobie po mapie. Najlepiej jeszcze z jakimś znajomym czy coś. Tak wiesz, bez celu. Mega. Jadę, jadę, żadnego dropu. Wjadę na jakąś górę, może coś będzie. Ej, patrzcie, dookoła nic. Jak oni te dropy robią? Jak oni te dropy rozsiewają? Przecież tu nic nie ma dookoła. Rozejrzyjmy się, no kompletna pustka. Gdzie polecacie startować, żeby było dużo dropów? No, startowałem z tamtego festiwalu i tam było trochę, ale ktoś mi znowu pozabierał i zostało mi tylko to Porsche. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć! Kurde, ile tego jest? To widzę, że jakiś gracz, ale ja na razie nie będę się wyjechał furką z drugiego poziomu. Ale zabudowania. Musieli tutaj akurat tak zabudować? Akurat w tym momencie, kiedy jechałem, tak zabudowali. Jestem tego pewny. Zabieramy furę. Co my tutaj mamy? Wolwiacza? No może być. Już trochę lepiej niż ten samochód. I tutaj kogoś w miasteczku od razu mamy. Nawet dwóch. Ej, ekstra. O, tam za mną ktoś szybkiego ma. Pojadę sobie jeszcze tu na górę. Zobaczę, czy przypadkiem nie będzie czegoś dobrego dla ludzka. Zobacz. O! Okej, czwarty poziom Lancer, chyba fajnie, nie? Zabieramy i czekamy na tamtego wataszkę, który chce się ze mną ścigać. Zobaczmy na mapkę szybko. Okej, tamci się już wyzwali, super. Kurczę, mogłem się z nim ścigać, nie? On miał niski poziom, trochę się cykałem, powiem ci. Oho, tutaj coś mamy. Kto tu jest? Cześć, jedziemy. Kurde, ten Hyundai. No ten Hyundai jest, współczuję temu typowi, że w ogóle dojechał do tej wioski, to jest cud. I to się chyba nic nadzwyczajnego nie wydarzy. O kurde, nie wiem, czy teraz jest to jezioro zaschnięte, czy jest niezaschnięte. GPS nas prowadzi, żebyśmy jechali tak i to wcale nie jest głupie w tym wypadku. Pytanie tylko, czy jest woda. Sucho jest, okej, no to jedziemy przez to, kurde. Bo jakby była woda, tu się wiecie, że można utopić i eluwa, ale jak jest sucho, można sobie jechać. Ej, niemożliwe, żeby ten Hyundai doganiał tutaj Lancera. Lancer na pewno jest wyżej zawieszony niż ten Hyundai z tyłu i Hyundai chyba ma napęd na przód. Ej, jakim cudem on jest szybszy? Patrz, jak ciśnie. Czemu on jedzie tak krzywo? Patrz. Dobra, ledwo się udało, ty! Gościu naprawdę zajebiście jechał tym Hyundaiem. Wow! Byłem w szoku totalnym, co tu się wydarzyło? Okej, Maserati bierzemy. Tutaj jakiś gościu sobie jechał czymś niebieskim. Okej, zobaczymy, czy Maserati do rodę. O, tutaj mamy kolejny drop. Ktoś coś zabiera, Porsche zabiera coś i to jest... Co on zabrał? Dobra, poczekamy na niego. Mitsubishi, czwarty poziom, z tego co widzę. Chyba, że to inny gościu. Szósty, czwarty poziom, okej, dobra, to idziemy. Kurde! Myślałem, że on już się pojawił. Cofaj. Jest, mam go, kurde. Ale lipa by była. O ty! Ale dziwnie, o nie! Myślałem, że będziemy gdzieś w prawo jechać. Ale lipa, ale lipa.
Dawaj, Maserati, kurde, nie w murek, nie w murek! Au! O nie! O nie! Czuję się, jakbym miał teraz zwolnione tempo. O nie! Ale lipa, dobra, jadę, nie poddaję się. Jedź, Maserati. O nie! Podbiło mnie! O fuck! O fuck! O fuck! Szybko. Gaz, trójka, szybko, trójka. Coś mnie tam blokowało, ale niefartowny pojedynek. Nie wierzę, ej, patrzcie, jak można zmaścić, ja! Co za ból! Bardzo dziękuję, że mi kibicowaliście, mega fajny odcinek wyszedł. Jezu, udało się naprawdę kilka ciekawych pojedynków zrobić. Strasznie mnie to cieszy, najbardziej podobał mi się ten z golfem? Z golfem chyba, nie? Mega. No i dzięki wam, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!